Witajcie moi drodzy serdecznie w kolejnym odcinku z gry Castlevania Lords of Shadow. Kontynuujemy przygodę, rozpoczynamy rozdział 5. Poprzednio pokonaliśmy Kruczą Wiedźmę, która całkiem nie była takim trudnym wyzwaniem, ale udało się. I teraz mamy kolejny rozdział, 5, kolejną część Veros Woods. Czyli lasy Veros. So it seems Pan has saved Gabriel once more. His arrival most fortuitous. Gabriel now enters the outskirts of the vampire's territory. A cold winter has gripped this land for centuries, driving out the inhabitants to warmer climes. Those stubborn enough to stay have contended with the cold death that visits them each and every night, taking their loved ones away forever. The vampires thrive in the cold and terrorize the living who crave warmth and companionship. This night a warrior will come, a knight in shining armor with death at his side. He comes for you, creatures of the night. No i pamiętamy ostatnio, jak pokonaliśmy tą kruczą wiedźmę, to wszystko się rozpadało, cała ta wieża, na której byliśmy, i wtedy przybył ten konik biały, wspaniały, który pomógł nam uciec. Na jego grzbiecie nasz bohater Gabriel uciekł z tej wieży i to najprawdopodobniej przysłał go ten pan, czyli ten on się nazywał pan jeziora, czy lord jeziora. Ten taki, który wygląda troszeczkę jak kozioł czy baran. Dobra, zaczynamy. Okej, mamy zimę. Takie tereny zimowe. I chyba wkraczamy na ziemię wampirów. To może spotkamy naszego przyjaciela, który nam pomógł z bractwa. No tak dosyć upiornie to wygląda. Co my tutaj mamy? Za bardzo nic. Fajnie by było uleczyć się trochę. Jakie stwory nas przywitają? Jestem ciekaw. A właśnie. No kurczę. Cannot carry more furs. A to są wróżki, tak? Ja mam wróżki. A propos właśnie, ustawimy sobie je jako domyślne. Jeszcze bym zobaczył, tylko czy tutaj nie ma czasem. Aha, to tędy zszedłem w prawo, w lewo, dobra. Czy tutaj nic nie ma? No właśnie, tutaj pewnie coś jest. Jak to się robiło? Nie pamiętam. Ale tą ścianę na 100% można rozwalić. Tylko ja nie pamiętam, jak się to robiło. Zapomniałem. Momencik.
Moves. Relic powers. Tremor punch. LT i X. LTA. Advanced moves. Nie pamiętam. No trudno. Jeszcze tylko sprawdzę tutaj. Skills. Items. No trudno. Jakoś mi się udało. Aha, i mamy kryształy wszystkie. Ale mamy teraz... O, kolejny kryształ. Taki, bardzo dobrze. Świetnie, no to lecimy dalej. I bierzemy sobie... No i będziemy walczyć... O, Chupacabra. Znowu nam zabrał moce. Naprawdę. No zabrał moc znowu. Oni są rozwaleni. Pytanie teraz, gdzie iść? Czy w tą stronę? Czy w tą? Tam widzę, są moce do odzyskania. A tutaj? Życie. Tam jest Chupacabra. No i kolejna ściana do rozwalenia. Której nie rozwalę, bo nie mam mocy. Czyli muszę iść za nim, bo niestety. Tu jest kolejna. No, dużo jest tych ścian. No, i jakiś przyjdzie, kurczę, wielki do rozwalenia. Zobaczymy.
wróżkę wypuściłem, to trochę go ona uroczyła, że tak powiem. No i jest mój. No i super, co teraz? Ała. No, leć. No i udało się. No ty gnojku, ja cię dorwę. Zwój. Tam coś jest, tam jest obóz. Worm? O kurde. Nie chciałem tutaj, bo tam przecież było wejście na górę. Muszę zdobyć najpierw. Dobra, chodźcie. Ale tutaj jest wejście. Wejście na górę. No i co wy zrobicie mi? Nic mi nie zrobicie, jesteście za słabi. Za wolni. A zobaczmy, co ten Chupacabra knuje. Gdzie on jest? Jest tutaj. O ty. No dobra, wiem, co trzeba zrobić. Znajdź go. Wróżko. Mogłem wróżkę wypuścić, prawda? Żeby go powstrzymała. No i masz, haha. Ciebie nie goni, a ja wskaczę. Jesteś mój, oddawaj. No, mocy mi oddał, super. Kolejny zwój i moce. Super, możemy iść. No po co ja tą wróżkę wypuściłem? No trudno. Niestety pozbyłem się jednej wróżki przez przypadek, no ale trudno. Tutaj już trochę ich rozwaliłem, więc może być czysto. Beczki sobie weźmiemy, może coś będzie ciekawego. No i lecimy dalej. O, i mamy tutaj moce. No to dalej, no to już. Okej, no. I weź sobie jeszcze raz moce, bo już ich zatraciłeś. Przydadzą ci się. I kontynuujemy modlitwę. Jaki dostaniemy? Ach, myślałem, że będzie jakiś kryształ. Niestety. Dobra, zapamiętana gra. I lecimy dalej. O, zobaczcie, zamek Drakuli. No, piękny widok. Piękny widok, ale... O, i tak. Trzeba będzie tego Drakulę też rozwalić. Słuchajcie, moi drodzy, wiem, że to krótki rozdział, tylko był krótkie, nie wiem, z 15-20 minut, ale cóż. Ta gra naprawdę zajmuje mnóstwo miejsca. Naprawdę, to są... Każdy odcinek to jest około, nie wiem, 7-8 giga, więc naprawdę sporo. Dlatego czym krótsze te odcinki, tym lepiej. W sensie, no, żeby też nie za krótkie były, ale
Lepiej dla mojego dysku. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrypcja, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I do następnego. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.